Spielbergu, jak zwał, też Grand Prix Styri, 11 runda, GT World Challenge, Red Bull Ring, także zobaczymy, jak się tutaj to wszystko będzie sprawować. Parę nowych twarzy, które tutaj nam doszło, między innymi SRC Kamcio GT, który jeździ w Hondzie za bananowego tancerza. Następnie mamy Kubowski, tutaj Lexus bez zmian, Piotr w Mercedesie, Etnica w Nissanie, słuchajcie, i też tutaj Adamus w Astonie. Także tutaj zobaczymy, jak tutaj pójdzie, co tutaj stawce. Dosyć dużo tutaj widzę kierowców, jest całe lobby, więc mamy tutaj no dość liczną śmietankę towarzystwa, 14 zawodników. Zaraz ruszą kwalifikacje i się dowiemy, który z nich się okaże tym najszybszym w kwalifikacjach. Przypominam, że będą wyścigi razy dwa po 30 minut, z czego, uwaga, drugi wyścig będzie z odwróconym gridem, czyli będzie miał tu odwrócone kolejność, czyli w zależności kto na które miejsce wróci, skończy, w drugim wyścigu będzie startował z odwrotnej pozycji, czyli jeżeli ktoś wygra, to będzie startował ostatni i odwrotnie, ktoś skończy ostatni, to będzie startował pierwszy. Taka jest polityka w tym akurat tutaj wyścigu, jaki było zawsze w poprzednich rundach też dwa razy po 30 minut, że drugi wyścig miał odwrócony grid. Może taka mała refleksja odnośnie punktów, bo też troszeczkę się nam tutaj pozmieniało. Wiele fajnych rzeczy. Mianowicie na czele, no tutaj szybki Nissan, tutaj także 359 punktów. Vitrox punktów 307, miejsce trzecie. Podium zamyka Parano 276, Wata 250, Kubowski 236 punktów. Miejsce szóste Piotr 27, 218 punktów, siódme miejsce Clarence 207, ósme Mazak 205, dziewiąte Chlebak 189 i dziesiątkę nam tutaj zamyka Matej z liczbą punktów 174, dosłownie o jeden punkt, tylko mniej ma Tomek z Porsche 173 punkty. Następnie mamy tutaj kolejno Mitro 103 punkty, później mamy Rosiwego 98 i Banan punktów 68 i który jedzie zastępczo tutaj o dziwo Kamcio GT w tym składzie Honda. Zobaczymy, jak tutaj Hondzie teraz pójdzie na tym torze. Miejmy nadzieję, że panowie się troszeczkę odbiją, bo jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, no to tym na tę chwilę Honda wypada na razie najsłabiej, ma tych punktów 47, potem niewiele więcej, bo Porsche ma tych punktów 52 i duża, duża przepaść do miejsca piątego Lexus, 202 punkty. W konstruktorach miejsce czwarte Nissan, punktów 234. I dosłownie 4 punkty więcej, BMW, miejsce trzecie, podium otwiera liczbą 238 punktów, drugie miejsce Aston 251 i pierwsze Mercedes 288. Tak się prezentuje klasyfikacja graczy, indywidualna, jak i konstruktorów poszczególnych marek. Także zobaczymy, co tutaj nam poszczególni gracze przyniosą za wyniki. I zaczęli już kręcić tutaj pomiarowe okrążenia. Jako pierwszy tutaj widzę, że wyjechał szybki. Za nim Mazak, Chlebak, Wata, Clarence, Kubowski, Etnica, Nissan, Mitro, Honda, Adamus, Tomek, Rosiwy, Kamcio, Piotr i Vitrox jako ostatni rozpoczyna okrążenie pomiarowe. Cała czternastka. Spójrzmy może na tutaj na Mitro, który tym razem nie jest sam, bo ma bardzo dobrego partnera, gracza, bo jest to doświadczony zawodnik. Zobaczymy, co z tej Hondy da się wyciągnąć, wycisnąć. Wiem też, że Mitro potrafi zaskoczyć i pozytywnie. I mamy już pierwszy czas, szybki. 1.29.122, później mamy Mazaka. No, niecała sekunda wolniej, 1.30 z malutkim groszem. Chlebak ładnie, 1.29.355, jest to drugi czas jak na razie. Kolejno mamy Wata 1.30.038, jest to na razie trzeci czas. Klares, proszę bardzo, 1.29.984. Etnica 1.30.260. Mitro 1.31.644, na razie najwolniej. Adamus 1.29.509, czyli no, będzie taka troszeczkę grupka ludzi, która złamała próg tych 1,5 minuty. I grupka ludzi, która. Oj, Kamcio, proszę bardzo, 1.29.107. No proszę. I mamy pole position dla Hondy. Piotr 27, 1.29.547. Także naprawdę świetnie.
Vitrox 129622. Także zobaczymy zaraz pomiarówkę czasową, jak to wszystko wygląda. Jeszcze Kubowski nie zrobił czasu, Tomek i Rosiwy. Dwójka zawodników Porsche, jeden Lexus. Także czekamy jeszcze na czas Kubowskiego, Tomka i Rosiwego. Jedenastka zrobiła czasy i na tę chwilę Kamcio jest najszybszy o dosłownie, słuchajcie, 15 tysięcznych. 15 tysięcznych. Także tutaj może być ciekawa walka. Chlebak też niedużo traci, bo 0,2 do szybkiego, także to też jest bardzo dobrze. Tak samo Adamus, 1,29,509. Piotr też bardzo blisko Adamusa, zobaczcie, tylko 38 tysięcznych. Również Bitrox bardzo blisko Piotra, 80, 75 tysięcznych. I też tutaj bardzo blisko Bata do Bitroxa. Może być tutaj ciekawa walka, naprawdę, aż do, powiem wam szczerze, aż do miejsca 8, nawet do 9 bym powiedział. No i skakuje nam, słuchajcie, Kubowski na miejsce 4, bardzo ładnie, 1,29,460, jest to 4 wynik, także tutaj troszkę jakby podzielił losy Chlebaka i Adamusa, także Lexus skakuje nam na 4 miejsce pomiędzy BMW a Astonem. Jeszcze tylko, i Rosiwy jest czas, 1,31,199 i Tomek 6,375, 1,30,058. Jeden z pierwszych, którzy mają czas najniżej i minuty 30, zamyka dziesiątkę, także no, będzie ciekawie, będzie ciasno, będzie się działo na Red Bullu. Co nie ukrywam, że parę nowych twarzek, Etnica właśnie, Kamczuk GT, mogą być tymi troszkę takim zaskoczeniem i zobaczymy, jak te 30 minut wyjdzie. Są akurat włączone zużycia, widzę paliwa, opony, więc to można też troszeczkę jakby rozważniej to po prostu dysponować tymi oponami, co nie jest też łatwe. No, zobaczymy. Mitro jak na razie z czasem na miejscu. No na razie to jest najgorszy czas, 1,3, 1,6, 4,4, ale chyba mi się wydaje, że jest to może jakaś taktyka, jakaś zagrywka ze strony Mitro. W sumie tak ciekawie się to układa, bo pierwsze i 14, czyli można powiedzieć środek stawki. Rosiwy chyba poprawił czas, też mi się wydaje, zaraz zobaczę. Nie, to może poprawi, zaraz zobaczymy. Nie poprawił. Chlebak, miejsce trzecie. Mazak poprawia i łamie próg 1,30, także skakuje nam na miejsce dziesiąte. Już mamy, słuchajcie, dziesiątkę kierowców, która złamała próg minut 30. Od Kamczukiety do Mazaka jest różnica dosłownie 0,8, także będzie bardzo, bardzo ciasno, jeżeli chodzi o czołówkę. I też na końcu stawki również. No, zobaczymy. Będzie naprawdę działo się co niemiara, naprawdę. Ten tor też potrafi naprawdę zaskoczyć nawet i tych doświadczonych. Przypominam, że Kamcio dosłownie wygrywa to pole position i jeszcze próbuje. Ja tam widzę poprawić, jest na fioletowo. Próbuje poprawiać, jest na fioletowo, czyli będzie próbował chyba nawet złamać próg tych minuty 29, co może być trudne, ale nie, przecież, że niewykluczone. No, zobaczymy. 15 tysięcznych jak na razie. Szybki odpuścił. Czyli tylko Kamczo tak naprawdę walczy o top czas. Aj, błąd Adamusa. Szkoda. Ostatnie okrążenie dla Kamcia. Może być to pozytywne skończenie. Zobaczymy jeszcze Piotra, jak się spisze Piotr. Tutaj bo jeszcze Piotr, a tu jest na wyjazdowym. Także zobaczymy, co nam przyniesie. Wynik ma flaga powiewana. Zobaczymy, czy Kamcio poprawi. Oj, no jest dobra okazja. 2-1, 2-8 i 7. Proszę bardzo. Wow, aż o 4 dziesiąte. No, jest miazga, naprawdę jest. No to już 4 dziesiąte od drugiego, to już jest trochę. Powiedzmy, że tych okrążeń trochę może być. Liczę, że tak. No, przy tym tempie, no to ucieknie na dobre 15, na 20 sekund, tak finalnie licząc. Gdyby wszyscy jechali takim samym tempem jak tutaj. Zobaczymy. No,
Ciekawie, ciekawie. Honda z pole position. Nigdy to się jeszcze nie trafiło i nie zdarzyło, żeby Honda miała pole position. Także to jest pierwsze pole position w wykonaniu Hondy. Raczej nie poprawi, Mazur też nie poprawi, Tomek też nie poprawi, Etnica, Rosiwy. Nie, raczej to wszystko będzie jakby do końca odliczania, więc spokojnie sobie tutaj pozwolimy na troszeczkę tutaj chwilę refleksji. No fajnie, fajnie. Powiem szczerze, naprawdę nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. No i kwalifikacje, słuchajcie, dobiegły końca. No i Kamcio GTS pole position po raz pierwszy. Honda notuje tutaj topowy czas. Czy będzie równie topowo na wyścigu? To się okaże przy zużyciach opon, paliwa, sytuacji w wyścigu. No i wielu innych po drodze rzeczy, które mogą mieć wpływ na wynik końcowy wyścigu. 14 graczy. Tu może być naprawdę bardzo ciasno. Wszyscy się liczą z różnymi schematami, bo jak pamiętamy, ten tor nie wybacza błędów. No i ruszyli. Bardzo ładny start Hondy. Zobaczcie jak, no wręcz atomowy, no zobaczcie jak uciekł. Kurczę, tam widzę Aston troszeczkę odlegle, ale bezpiecznie BMW, tak samo Nissan, tam Piotr, tam w środku stawki widzę też spokojnie, troszeczkę na zewnętrzną wyjechał Vitrox, ale opanowana sytuacja. Z tyłu stawki też jest na razie spokój, także w porządku. Asekuracyjnie, czołówka widzę bez zmian, środek stawki widzę, że tam Piotr jest piąty, Kubowski szósty, siódmy, Vitrox szeroko i teraz chyba ta z Clarence będą próbowali wykorzystać, ta wykorzystują, to już w tej chwili Vitrox spada na miejsce dziewiąte. Walka o siódme, Clarence, Bata, Aston, BMW, także może być ciekawie. I tu jeszcze też wyżej walka, Kubowski, Piotr, docieśnia Piotr i no troszeczkę z takim lekkim wypchnięciem, ale jakby no liczy się trochę z siłami. Szybki ma chyba jakieś kłopoty albo coś się dziwnego dzieje, spada nam na piąte miejsce. Lexus troszkę jakby chciał zamknąć drzwi, ale nie wyszło i teraz Piotr próbuje wykorzystać docieśnia do zakrętu i no wyprzedza szybkiego, jest w tej chwili szósty, Piotr już jest tuż za Lexusem, za Kubowskim, także jest no bardzo ciasno cały czas. Pierwsza trójka, widzę, że Kadamus i Chlebak się troszeczkę panowie rozjechali, walka o czwarte nadal nie rozstrzygnie, tak Kubowski, Piotr, szybki, Clarence, Wata i cała reszta blisko siebie, dopiero początek wyścigu. Zobaczymy, tam mamy problemy. Vitrox, Jadnica, Tomek, Mitro, 13 i 14, Rosiwy, także widzę, że tutaj chyba panowie raczej asekuracyjnie to przejeżdżają. A Kamcio GT już uciekł z tutaj całej stawce na 2 sekundy przed Adamusem. Adamus, Chlebak, tutaj ewentualnie może być walka o drugie miejsce, ale troszkę daleko są dzisiaj panowie. Czwarty, Kubowski, tu tam też próbuje uciec, choć za plecami ma dosłownie peleton aut. To jest ścisła grupa, więc może być naprawdę ciekawe dohamowanie Piotra i troszeczkę podcina, ale bezpiecznie. Tutaj problemami troszkę Clarence, Bata to wykorzystuje. Bazak się temu wszystkiemu na razie przygląda, szuka gdzieś miejsca, szuka miejsca, żeby gdzieś zaatakować, ale na razie nie jest to odpowiedni moment. Wata teraz do tego zakrętu w prawo, czy zaatakuje? Clarence'a nie, ładnie, zamknął drzwi, pięknie, pięknie. O to chodzi, czysta zagrywka, Tomek 11, Etnica 10, także tutaj dublet Porsche, no daleko plecy. Prosi by 14, ale to dopiero początek wyścigu, więc nie mówmy hop. Kamczysz odskoczył na, słuchajcie, na 2,5 sekundy. Niebywałe, Adamus drugi, trzeci Chlebak, czwarte, no tam w walce będzie Kubowski, Piotr szybki, 4,5,6. I dalej mamy Clarence, Mazak, Wata 7,8,9. Następnie mamy Etnica 10, Tomek 11, 12, Vitrox 13, Mitro 14, Rosiwy. Tak to wygląda po trzech, no prawie trzech okrążeniach. Tu może być walka 7-8. Clarence Mazak, atak Mazaka na Clarence'a. Docieśnia troszkę Mazak, czy będzie próbował na pierwszym zakręcie? No troszkę tak ofensywnie, bo ale widzę, że Wata będzie próbował wykorzystać
sytuacje, tak samo etnica oraz reszta uczestników. Tam może być walka o siódme miejsce. 4-5, o tu widzimy walkę Piotra z Szybkim i do cieśnia, no tu, tu. Ładnie, dobra. Szybki jak na razie szóste. Między trzecim a czwartym 1,5 sekundy. Także już mamy tutaj jakby troszeczkę czołówkę rozciągniętą. 5-6, Szybki Piotr. Piotr ponownie próba ataku na Szybkim, czy bardziej zacieśnił, ale trzyma się każdy swojego pasa i troszkę na zewnętrzną. I niestety Szybki obrót i fatalny błąd Szybkiego, niestety. Bywa i tak w wyścigu. Szkoda, szkoda, ale to dopiero początek, więc się niech nie poddaje. Także niech jedzie dalej. Szybki spada nam na miejsce 12. Mitro chyba z Rosiwym się nie widzą, bo widzę, że tak jakoś dziwnie blisko siebie jadą. Także mamy tutaj kolizję połączeniową. Typowe. Nie przejmujemy się tym, spokojnie. Wata 8. Clarence 7. 6. Mazak. Czołówka jak na razie spokojnie. O, Szybki będzie się musiał szybciutko reflektować, bo tutaj nie będzie szczędził miejsca. Kamcio ucieka w najlepsze, co do czołówki. 4 sekundy. Bardzo dużo. Podobno prognoza pogodowa przewiduje deszcz na drugim wyścigu. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem. Staweczka się nam już pomalutku zaczyna rozciągać. Mamy czwarte kółko. Tutaj widzimy 9, 10, 11 pozycja. I w oddali Szybki 12, który próbuje tam szybko się zreflektować. Wata atakuje Clarence'a, ale za ofensywnie i Clarence do... Chociaż nie, odpuścił. No, czyli ma... Chociaż tutaj teraz też szeroko. Clarence się jakby troszeczkę... Chociaż nie, dobra, odpuścił, dobra. Widzimy, że Wata jest siódmy, także spokojnie. Clarence ósmy. Spokojnie. Tam widzę też oddali tam od 9 i dalej tam do 12, tam też jest nieźle, niezła wymiana zdań, tam cały czas się coś dzieje. 7-8, walka cały czas, 6-5, tu już się panowie od do 6 miejsca troszeczkę jakby rozjechali. Tutaj od 7 i dalej jest już jakby bardziej ciasno, zobaczymy tutaj. No Szybki już jest 11, zobaczcie, już uprzedził Tomka. I to 14, także... Na razie spokojnie, spokojnie. Oj, tam błąd troszeczkę Waty na wyjściu za wolno, ale Witrox będzie próbował korzystać. No, czy tym razem się uda? Jest teraz ten bardzo ostry zakręt, do którego trzeba schodzić bardzo, bardzo wolno. Musi bardzo uważać, no teraz do cieśnia troszkę, czy nie za ofensywnie. A i Wata troszkę jakby tutaj chyba wypchnięty do tej nawrotki i spada na miejsce na 9, tuż za Szybkim, który... No, tutaj musi jakby go szybciutko wyminąć i wykorzystać sytuację. I tak się dzieje. Czas na defensywna linia toru Szybkiego powoduje to, że już jest w tej chwili 9. Wata niestety będzie nam spadał na jeszcze lepsze. Etnica próbuje atakować Watę i tak się dzieje. Wata jest już w tej chwili 11, już 12. Tam wypycha Tomek, jeszcze się tam przeciska. Jest w tej chwili 10. Tym razem Szybki troszkę tam gdzieś za bardzo, za ofensywnie i jednak wymiana jakby zdań jest... Tutaj cały czas tasują się, cały czas się tasują od 9 do 12. 7-8 już uciekła stawka. Clarence i Witrox. Troszeczkę stracili na tej wymianie, bo 3 sekundy mają do Mazaka Clarence. Zobaczymy, co to się ułoży. Etnica 9. 10, Tomek 11, Szybki 12, Wata. Ciasno, ciasno. Jak na razie od 9 do 12. Czwórka blisko siebie. Próba ataku. No, powiem szczerze, że... No, powiem tak, czołówka się rozjechała faktycznie. To muszę przyznać. I 7-8 pozycja też widzę, że mocno uciekła na 1,5 sekundy, czyli teraz się robi gęst. Etnica widzę, że też tam leciutko troszkę
Ja próbuję uciec, szybki jest już 10, ładnie. To próbuję nadrabić. Jest tam naprawdę mega ciasno, mega ciasno. Zobaczymy czołówkę. Zobaczymy czołówkę, słuchajcie. Zobaczymy, jak chlebakowi idzie. Dogania, próbuję tam, widzę, doganiać Adamus, ale mu się nie udało tym razem. Troszkę za ofensywnie. Odpuszcza teraz troszeczkę jakby. Ta strata będzie teraz 2 sekundy. Teraz jest za nim Kubowski, Piotr, piąty. Bliziutko, bliziutko. No, zobaczymy. 9. Wracamy na 9. pozycję. Szybki już 9, proszę bardzo. I teraz szybki będzie próbował uciec z tej grupie, żeby doganiać pomalutku czołówkę. Miejmy nadzieję, że obędzie się już bez przygód. Mała ciekawostka co do mieszanek, słuchajcie, żebyście wiedzieli, kto na czym jedzie. Na średnich lider wyścigu jedzie Chlebak, który jest drugi. Oj, coś tutaj chyba się stało. A, jest w picie, mamy Mazaka i kogoś jeszcze. Ktoś jeszcze zmienił opony. Mazak i na bank ktoś jeszcze. I chyba wychodzi na to, że tylko Mazak, ale dobra. Sprawa mieszankowa. Na średnich mamy Adamusa, Chlebaka, Kubowskiego, Piotra, Szybkiego, Tomka Watę. Dokładnie. Na miękkich, uwaga, jedzie tylko i wyłącznie Etnica, a na twardych mamy Kamcio GT, Clarence Vitrox, a właśnie Kamcio zjechał, właśnie, dokładnie. To mi coś krążyło po głowie. Kamcio, właśnie Clarence Vitrox, Mazak, Rosiby i Mitro na twardych. Czy taka strategia się opłaci? Dowiemy się za dosłownie 20 minut niecałe, jak to wyjdzie finalnie, jeżeli chodzi o wyścig. Szybki już jest ósmy. Etnica 9, 10 Tomek, 11 Wata, 12 Mazak, 13 Rosiby i 14 Mitro, a czołówka prowadzi jak na razie Adamus. Zobaczymy dalej, jak to wygląda. Atak Kamcio na Kubowskiego, ale spokojnie. 3, 4, 5, może być ciekawa wymiana zdań. Czy to się uda? Może być ciężko. Coś tam ktoś wymachuje niebieską flagę, ale pytanie po co i dlaczego? Ha, bo już reszta zjeżdża jakby do pitu. Dobra, po zmianę opon. Okej. No to będzie wesoło. Kamcio jak na razie czwarty. Walce o trzecie cały czas, tuż za nim Piotr. Kubowski na podium. I tam witam serdecznie Michał Kopiejka oraz resztę oglądających. Przypominam o łapkach dla zasięgu i subskrypcji, żeby ten kanał oglądał jak najwięcej, jak najliczniej. No, Kubowski będzie bronił, tego trzeciego miejsca nie będzie łatwe, ale kto wie. Piotr się temu wszystkiemu przygląda jak na razie, tak? Kurde, taki cichy, cichy stratek taki. Zobaczymy, co tam Piotr wyczaruje nam na koniec wyścigu. Co się tam takiego wydarzy? Widzę, że Chlebak tam też troszeczkę jakby, nie chcę mówić, ale troszeczkę jakby słabnie, ale nie wiem, czy tak się faktycznie dzieje. No zobaczymy. No, Kamciak przyklejony tuż za Lexusem, żeby tam troszeczkę tej prędkości zyskać, żeby nie odstawać za mocno. Czy to się opłaci? Może na spalaniu. I właśnie nam Chlebak chyba tak dokładnie zjeżdża do pitu. I Adamus tak samo. Czyli Kamcio nam wróci z powrotem na pozycję numer 1. A i będzie miał ze sobą Piotra. Dokładnie. Czy taka strategia się opłaci? Vitrox jedzie dalej, jest trzeci w tym momencie. Na czwartym miejscu sytuacyjnie, zaraz zobaczymy, kto tutaj pierwszy wyjedzie. To jest też zagadka. W sumie Adamus wyjeżdża jako trzeci, proszę bardzo. No proszę. Czwarty Chlebak, piąty Vitrox, szóste Kubowski, siódme Mazak, Clarence ósme, Rosiwy dziewiąte, proszę bardzo. Dziesiąte Szybki, jedenaste Etnica, dwunaste Egzekwo, widzę Wata, Tomek w walce o 12. No i ostatni Mitro. Ale za to jego kolega z zespołu Hondy, Kamcio GT, jest liderem wyścigu na tę chwilę. Jeszcze 17 minut, 9 okrążenie. 30 minut, czyli jakieś dobre, mi się wydaje,
20 okrążeń, ale to jest tak pi razy drzwi policzone. Ile będzie tych okrążeń, to już będzie zależne od tempa graczy. No ale Kamcio naprawdę ucieka, ucieka jak może. A Adamus próbuje gdzieś tam nadgonić. Może być zagrożona czwarta pozycja, co nie wątpię. I Piotr zjeżdża, i Witrox też zjeżdża. Chlebaka spokojnie na miejscu. Będziemy mieli na miejscu trzecim z powrotem. No to wychodzi. Zobaczymy, gdzie wyjedzie, w którym miejscu. Czy przed Piotrem, czy za Piotrem, czy Piotr będzie jednak czwarty. Proszę bardzo. I będzie miał obok siebie Kubowskiego i Clarenza, czyli no. Cały czas ciasno, cały czas zwarcie, bardzo blisko siebie. Tam to hamowanie troszkę było takie agresywne, ale okej. No, może być ciekawie, zobaczymy jeszcze szybkiego. Gdzie jest szybki? Szybki jest ósmy, jak na razie, no, będzie próbował tutaj. Rosji wykorzysta troszeczkę z sytuacji, żeby ta Porsche się lepiej wysprzęgliło na tych prostych. I wychodzi mu tak na razie całkiem nieźle. Zarosiłem jest Witrox. No a tu będziemy mieli zaraz walkę 5-6 i 3-4 oczywiście. 3-4 po walka Chlebak Piotr oraz Kubowski Klarens, który się właśnie teraz w tej chwili dzieje do tego zakrętu. I Kubowski, no troszkę tam jakby przestrzelił, ale widać, że Klarens tam szuka miejsca do ataku szeroko. Kubowski próba ataku. No Mazak się tam wszystkim przygląda. Teammate Kubowskiego, też Lexus, także dwa Lexusy na jednego Astona. Walka o piąte. Zobaczymy teraz tutaj tak. I no i udany, piękny tutaj atak widziałem Chlebaka na Piotra, ale Piotr widzę, że się nie poddaje, walczy o trzecie cały czas. Teraz nocny zakręt w prawo i dohamowanie. Szeroko Chlebak, ciasno Piotr. Każdy swoją linią, ale jednak z przewagą dla Piotra. I Piotr w tej chwili jest trzeci, a Chlebak czwarty. Piątek na razie jest Klares szósty, Kubowski siódmy, Mazak, ale też tam jest widzę ciasno. Okay. No tam zobaczymy trzecie, czwarte, już się troszeczkę stawka nam rozciąga, czyli Piotr jedzie wyraźnie szybciej od Chlebaka, bo już na sekundę mu uciekł, czyli już raczej sprawa trzeciego miejsca wyjaśniona. Piotr będzie trzeci, spokojnie, Chlebak czwarty, ale to spokojnie, jeszcze 13 minut z hakiem, także jeszcze się mogą takie rzeczy zadziać, że to nie będzie przychodziło nawet przez myśl. Klares jak na razie dowodzi tym całym grupą goniącą, także dwa Lexusy cały czas tam gdzieś czekają na ten błąd Astona, ale no zobaczymy. Klares tutaj też tam widzę, próbuje za wszelką cenę uciec tym Lexusom, ale nie jest to łatwe, nie zawsze się udaje. No tak spokojnie, siódme, ósme, ósme, dziewiąte. Tu może być walka 8-9. Witrox szybki, ale raczej. No, 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 próba ataku na szybkiego Witrox. No, ładne wyjście teraz z tego. Siemano, czemu szybki tak wolno? No, tam popełnił jeden błąd na zakręcie i troszkę za ofensywnie go wyniosło za trawę i niestety, no, ale. No i tak nawet jak na ten błąd szybko się rekompensuje, więc naprawdę chwała mu za to, że potrafi się odbudować. Witam serdecznie, witam, witam. Uchachany driver. Szybki ósme. Także widzę, że to jest bój wygrany. Wracamy na czoło stawki. Tam widzę Chlebak, coś strasznie słabnie jakby. Już Clarens w pobliżu. Piotr już uciekł na 3 sekundy. Coś się dzieje niedobrego u Chlebaka tutaj. Coś się tam zadziało niefajnego. Clarens jest blisko już, naprawdę. To jest raptem niecała sekunda, nie 0,7. Dokładnie tak jak PBRTV pisze, miał przygody ze spinem, co spowodowało, że spadł na miejsce 12, ale się chłopak szybko reflektuje, więc mamy już go na miejscu. Słuchajcie,
No i tu widzimy walka znów, Vitrox szybki, tu jednak Vitrox tym razem pięknie to wykorzystał. Jest w tej chwili 8, a szybki 9, ale to nic, spokojnie. Troszkę z korzyścią dla obojga, bo panowie widzę, że jadą bardzo szybko i czysto. I tu widzimy jeszcze tutaj w oddali KRT, Chlebak i KRT Clarence, czyli można powiedzieć teammate, ale no nie w tym wypadku tutaj w tej serii, bo jeden jeździ Astonem, jeden jeździ BMW, więc zobaczmy, jak tutaj to zgranie wyjdzie. Clarence defensywnie trzyma nitkę tak, żeby nie dać się za bardzo jakby korzyści dla atakującego, aczkolwiek atakujący też jest na tyle daleko, że nie może na dohamowaniu się zbliżyć i ewentualnie zaatakować, więc to jest jakby ta optymalna linia jest zachowana. Także Clarence będzie cały czas bronił tego czwartego miejsca, co nie będzie łatwe, nie ukrywam. Chlebak, no tutaj słabnie nam, kurczę, słabnie, coś się dzieje niedobrego u Chlebaka. Clarence czwarty. Coś tu się dzieje, jeszcze mają tutaj dwa Lexusy. Jeszcze w oddali oprócz Lexusów jest, uwaga, Vitrox, który próbuje nadrabiać jak może i atakuje Mazaka, który spada nam na ósme. A szybki się temu na razie wszystkiemu przygląda. Wyczekuje jeszcze 10 minut. 13, w zasadzie już prawie że 14 okrążenie. No i Chlebak zjeżdża. Czyli te twarde opony jednak dały o sobie znać, jeżeli chodzi o tempo. Wyraźny spadek. Teraz zobaczymy, czy ten zjazd przyniesie mu na dobre, jeżeli chodzi o styl jazdy. No, założył miękkie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozsiwy Mitro, no to raczej daleko, daleko nic się nie wydarzy. Wyjedzie nam Chlebak na miejscu, słuchajcie, 9, dokładnie. Za Chlebakiem jest Wata. Po Wacie mamy Tomka, Etnicę, Rozsiwego i Mitro. No, w końcu w te stawki też powiem wam szczerze, jest walka, ale tak jakby nie patrząc, w środku, w czołówce też tam z tyłu też się dzieje. Naprawdę ciekawa walka o 13 miejsce między Rosiwym a Mitro, ale widzę, że tutaj teraz ładnie to cieśnił i no jeszcze nie. Bardzo blisko, ale przypominam, że punkty konstruktorskie są liczone od 10 miejsca, czyli niezależnie, który by teraz Mitro skończył 13 czy 14, nie zdobędzie punktów, ale indywidualnie już tak. I tuż, jeżeli chce jakoś tam bardziej odskoczyć, musiałby zająć tą wyższą lokatę. No i SRC Kamcio GT nam zjeżdża na twardych gumach. No, zobaczymy, Adamus tu jedzie dalej. Niecałe 9 minut, no układa się to nam wszystko bardzo ciekawie. Później mamy Piotra, miejsce drugie, Kamcio, zobaczymy, gdzie wyjedzie. Clarence też zjechał, słuchajcie, ale później. Boski czy Kamcio, gdzie nam wyjedzie tutaj? Kamcio nam, słuchajcie, wyjechał jako trzeci. Także naprawdę nieźle. Kowalski czwarty, tuż za nim Vitrox na piątym. Średnią mieszanką. Jest ciekawa strategia, ale okej. No, małe problemy Kowalskiego z tym Lexusem, ale sytuacja opanowana. Szybki szóste. Za nim jest właśnie Clarence, który jest na siódmym obecnie. Chlebak ósme. Wata dziewiąte. Mazak dziesiąte. Rosiwy jedenaste. Dwunaste Tomek, trzynaste Tnica i czternaste jak na razie Mitro. Także zobaczymy, co nam tam przyniesie. I walka będzie o pierwsze miejsce. Wracamy na pierwsze miejsce, słuchajcie. Bo się troszeczkę nam widzę, tutaj stawka się No i próba ataku Piotra na Adamu... Nie, jeszcze nie, ale próba ataku już była. Piotr atakuje Adamusa na pierwszym... A i Adamus zjeżdża, czyli dobra. Czyli to było takie troszeczkę sprytne zagranie, ale zobaczymy, gdzie, w którym miejscu wyjedzie Adamus. W tym momencie Piotr przyjmuje tutaj jakby dowodzenie nad wyścigiem. A Kamcio nam wskakuje na miejsce drugie i traci do lidera 3 sekundy. I nie tylko Adamus zjechał, też Kubowski, Vitrox, szybki właśnie... Zmiana mieszanki. No, zobaczymy.
Adamus trzeci, czwarty chlebak, ale z błędem niestety i traci to czwarte miejsce na rzecz manewru Clarensa i też szerokiego wyjazdu. Szkoda, szkoda. Chlebak piąte. Boski szóste, siódme, Witrax ósme. Mazek dziewiąte, szybki. Gdyby nie ten błąd, nie ten spin, to szybki by walczył gdzieś tam w okolicach podium, albo nawet lepiej. No tutaj niestety no ten spin spowodował, że jest na miejscu takim troszeczkę odległym, ale miejmy tutaj, nie mówmy jeszcze hop, bo mamy jeszcze parę minut do przejechania, 16 okrążeń za nami, więc wszystko się jeszcze może naprawdę, naprawdę wydarzyć co do losów wyścigu. Widzę Kubowski, Witrox. Nieźle. No Witrox widać jest wyraźnie szybki. No i Piotr nam zjeżdża. Gdzie nam wyjedzie Piotr? W którym miejscu? Zmienia opony. Mamy tutaj dwójka walecznych, bijących się o miejsce szóste, Kubowski, Witrox. 6-7. Jeszcze tam Mazak podajdzie się tam przyczaja lekko. Zobaczymy, co tam się takiego wydarzy. No, miejmy nadzieję, że nie będzie jakiegoś fatalnego błędu. Kamcza wraca nam z powrotem na pozycję lidera. 5 sekund przewagi. Adamus drugie, Piotr trzecie, Clarence czwarte, Chlebak piąte, Kubowski, Witrox. No tu może być ciekawa walka, jeżeli chodzi o szóstą pozycję. Jeszcze 5 minut, słuchajcie, jeszcze 5 minut, także spokojnie. Jeszcze będzie potem drugi wyścig w odwróconej kolejności, więc będzie jeszcze ciekawiej. I zobaczymy, kto z tego ułożenia wyjdzie najlepiej. Szybki ósme, także już Mazak został tutaj, widzę, że wyprzedzony. Jest na dziewiątym. Rossi we dziesiąte, czyli punkcik dla Porsche będzie, jeśli chodzi o punkty konstruktorskie. Gdyby tak się miało zakończyć, to Honda by, słuchajcie, zainkasowała dokładnie konstruktorsko 25 punktów i miałaby tych punktów na swoim koncie już, uwaga, 72. Porsche niestety z jednym punktem, no będzie miała duże tutaj wyzwanie, ogromne, żeby za wszelką cenę tutaj jakoś odbić się, jakoś tam nadrobić tą stratę, co nie ukrywam, może być to strategia na drugi wyścig, żeby troszkę przytłumić tempo, ale kto wie. Rossi wywata, 10-11, Clarence spokojnie, Adamus spokojnie, tam widzę pierwsza trójka raczej, nie zagrożenie. 4 minuty, Clarence tak samo bezpiecznie, czwarte, to był ewentualnie Chlebak piąte, też raczej spokojnie, Kubowski, Witrox, szybki, Mazak. No i tutaj widzę, że zjechał nam Rosiwy, na wymianę opon, więc nie będzie punktów na Porsche. Szkoda troszkę, ale zobaczymy, gdzie nam wyjedzie. Słuchajcie, Rosiwy, to jest też ciekawa sprawa. Przed Etnicą, czyli na miejscu 12. No, tutaj jest za duża strata, żeby marzyć o 10 miejscu, ale kto wie. Spokojnie, jeszcze się wszystko może pozmieniać. Dublet Porsche na razie tyły stawki, ale spokojnie. Honda też tam widzę, która jest na 14 miejscu, też tam próbuje coś tam jeszcze ugrać, co nie jest łatwe. Etnica wyraźnie widać, że tam troszeczkę jakby przytłumia to tempo, ale tak przytłumia je troszeczkę, czy z korzyścią, czy może strategicznie, żeby jakoś tam w drugim wyścigu troszeczkę zaszachować stawkę. Dowiemy się tego za parę minut. No, miejmy nadzieję, że tutaj obejdzie się bez wypadków. No, Etnica ma malutkie problemy z utrzymaniem tego Nissana na średnich mieszankach. Tomek, widzę, że tam... Oj, Mitro, wyjazd troszeczkę szeroko, za ambitnie, ale opanowana sytuacja. Nie wyleciał za bardzo na tor, ale tam troszkę stracił. Dublet Porsche próbuje gonić Nissana. Na razie bezskutecznie. Szeroko Nissan tam szuka tego miejsca, ale wychodzi mu to tak średnio. Próba ataku na miejsce 11. Zobaczymy, jak się układają reszta stawki. 5, 6, 7, Kubowski, Chlebak, Witrox, czyli jednak 5, 6, 7, czyli tu jednak, oj, błąd Chlebaka. Niestety problemy z oponami i
To jest to, o czym wspomniałem, pewnie coś się dzieje niedobrego z tym BMW chlebaka. Był piąty, już go Kubowski wyprzedził, teraz ten błąd na wyjeździe co z tego zakrętu. Szkoda, szkoda troszkę, bo tam było troszkę, mi się wydaje, chyba za ambitnie. Zaraz zobaczymy na powtórce, tak, hamowanie, prawo. Oj, to troszkę, no, po obrotach poszedł, za bardzo mógł dać wyższy bieg, ale no okej, okay, chciał po prostu jakoś tam szybciutko auto wyrwać do przodu, ale za ofensywnie. Zobaczymy. Szybki jak na razie ósmy. Tyły stawki nadal. Chociaż nie, już wyprzedzili Etnicę, już są na 11-12, jeśli chodzi o dublet Porsche, także Etnica miejsce 13. No niestety, ale bez punktu. Chyba że nagle coś się stanie, jakiś błąd fatalny i spowoduje, że któryś z Porsche zdobędzie ten punkt, ale nie liczyłbym na cud, na tym bardziej, że została niecała minuta, więc tutaj już raczej nie ma co jakby tutaj liczyć na kolejne jakieś tam wyniki. Zobaczymy, ilu jeszcze tutaj kierowców zdąży zrobić kolejne kółeczko. Przypomnę, że jak na 14 graczy, jako ostatni, teraz są tak naprawdę 46 sekund do lidera, nie jest to wcale dużo, więc wszyscy się zmieszczą jakby w jednym czasie, w sensie nikt nie zostanie zdublowany i systemowo, ani jakoś tak sytuacyjnie w wyścigu, także naprawdę tempo graczy jest zadowalające, jeżeli chodzi o wszystkich, także tutaj naprawdę świetnie, świetnie to wygląda. Tu chyba Kamcio troszkę nam tutaj, widzę ładnie, skoczujący Pertę. Piotr, widzę, no troszeczkę jakby osłabł. Wrócimy jeszcze na chwilę na pierwsze miejsce, dosłownie na chwilę, na dosłownie chwilkę, żeby, kurczę, zerknąć, jak to tam się wyjawi. 20 kółek, tak jak przeczuwałem. Honda po raz pierwszy notuje pierwsze miejsce, pole position, Adamus drugie, Aston. Piotr jednak trzecie, obronił to trzecie miejsce, tuż za nim Clarence w Astonie, miejsce czwarte, piąte Kubowski jednak, proszę bardzo, szóste Witrox, siódme Chlebak, ósme Szybki, dziewiąte miejsce Mazak, dziesiątkę zamyka nam Wata BMW, jeżeli chodzi o punkty konstruktorskie. No i dublet Porsche, też tam dojeżdża do mety. 11 i 12. 13 Etnica, Nissan i 14 Mitro. Z wcale nie taką dużą stratą. Więc może być naprawdę ciekawie. No i tutaj robimy sobie screena oczywiście. Formalności, mamy screena. Szybka analiza punktów, jak to wygląda indywidualnie, jak to wygląda konstruktorsko, zaraz się dowiemy w podsumowaniu, bo jeszcze będzie nam nas czekał drugi wyścig, słuchajcie, drugi wyścig, też 30 minut, ale z odwróconym gridem, dokładnie. I patrzymy na wyniki wyścigu, sobie zerkniemy, dokładnie, Kamcio tutaj pierwszy spokojnie, także tutaj naprawdę Honda inkasuje nam 25 punktów. Jeszcze sobie tylko to zapiszę, dokładnie. Mhm. 25. No tylko, i tylko 25, ale spokojnie. No Porsche niestety bez punktu. Zobaczymy Lexusa, jak skoczyły Lexusy. Piąte, dziewiąte, czyli dokładnie mówiąc 10, 12 punktów Lexus zainkasował. Nissan. No tutaj Nissany akurat no nie za dobrze się spisały. Z różnicą, że Szybki zajął 8, a niestety Etnica no 13, czyli tylko tak naprawdę 4 punkty dla Nissana. BMW 7, 10, czyli punktów 7. Aston ma punktów, no tu jest naprawdę bardzo owocnie, jeżeli chodzi o Astony, drugie, czwarte, konkret, naprawdę mogą nadrobić, to jest dokładnie łącznie 30 punktów po tym wyścigu i Mercedesy, trzecie, szóste, też nie najgorzej, troszkę gorzej od Astonów, ale jest ok, 23 punkty, czyli
w tej rundzie, no, w zdecydowanym top, jakby takim przewodnikiem, jeżeli chodzi o punkty. Aston wygrał 30 punktów, potem Honda 25, uwaga, Mercedes 23, 12, Lexus 7, BMW 4, Nissan i bez punktów, no, niestety Porsche. Zobaczymy, jak się ułoży drugi wyścig. Jeszcze też zobaczę punktację indywidualną. No, Kapcio tutaj akurat zainkasował indywidualnie 35 punktów, więc tutaj naprawdę to będzie niezły skok punktowy. To tak konkretnie. Adamus 30. Jeszcze się dowiem dokładnie, ile do kogo te punkty pójdą. Piotr 27. Czyli ma tych punktów 245 po tym wyścigu. Clarence 24. To jest dokładnie już 231 punktów dla Clarensa. Kubowski 5, 21, to jest już 257. Witrox 6, 19, czyli 326. Oczywiście się zbliży do szybkiego. Zbliży się do szybkiego nieznacznie, ale się zbliży. 17 punktów Chlebak, czyli 206 łącznie. Szybki właśnie, tutaj lider stawki punktów ma dokładnie 15, czyli 374, czyli ta przewaga stopniała o 4 punkty między pierwszym a drugim miejscem. 9 Mazak, 13 punktów, co daje mu razem 218. 9 punktów Bata, czyli 259. 11 miejsce Tomek, 7 punktów. 12 Rosiby, czyli punktów 5. I 13, no tam miał chyba Etnica, jak się nie mylę, Etnica i Mitro. Etnica dokładnie, 3 punkty. Też zobaczymy do kogo i Mitro, punktów 1. No nie za dobrze, nie za dobrze. Zobaczymy, co przyniesie, słuchajcie, drugi wyścig, bo może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o punktację i ogólnie o sytuację co do roszady, zmianę w ogóle kolejności w wyścigu. I wiem już, że za 4 minuty start wyścigu, także 17.57 ruszamy, jak nie prędzej, około tej okolicy tej godziny, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co tam się takiego ułoży. Będzie ciekawie, będzie, słuchajcie, ciekawie. Za 2 minuty start, czyli 17.55 ruszamy. 17.55 dokładnie ruszamy, czyli dosłownie za 2 minuty, jak nie za minutę nawet, bo już nam przeskoczyło na 54, że zaraz tutaj się okaże, kto tutaj będzie tym czarnym koniem, jeżeli chodzi o tutaj... O, Wata opuszcza pokój. Coś się stało. Wata opuszcza pokój, chyba coś się stało z netem. Albo nie mam pojęcia. Jakiś kłopocik. Ustawiane przez gospodarza, czyli będzie możliwe, że będzie trzeba ręcznie jakoś to poukładać. W razie co zrobiłem screena, zrzut jest też to transmitowany, więc można sobie ten materiał cofnąć bodajże. Chyba tak, można cofnąć. Tak, można cofnąć. Także jest o tyle dobrze, że można cofnąć i sobie zerknąć na wyniki wyścigu pierwszego rundy 11 na Red Bull Ring GT World Challenge. Czyli będzie jednak deszcz. No to będzie ciekawie i wesoło, jeżeli chodzi o deszcz. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez Massive Crashu. Sześć minut chociaż. Aha, czyli tutaj pisze jeden z uczestników, żeby dać 6 minut.
No powiem, że jazda w deszczu tutaj jest też czymś naprawdę ciekawym i czymś bardzo takim zaskakującym. Zobaczymy, kto okaże się mistrzem deszczu. Może być tak jak w Formule 1, że nagle z pół Racing Pointa notuje pole position Lance Stroll. I to była niespodzianka. Co to jest zaskakujące? Do Q1 dostali się, do Q3, przepraszam, dostały się dwie Alfy. I Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Także zobaczymy. O, dziwo, Ferrari nie dostały się. Także tutaj, no, zobaczymy. No i pytanie, czy Wata wraca? Czy Wata nam tutaj powróci? Bo jeżeli nie, no to przesuwamy pozycję o jeden wyżej, czyli, no, nie wiem, zobaczymy, co się tutaj dzieje z jednym uczestnikiem. Miejmy nadzieję, że na godzinę 18, ok, czyli jeszcze 4 minuty do startu. Z przyczyn technicznych, no tutaj Wata mi się wydaje, że chyba sprawa, tutaj chyba mi się wydaje modemu, chyba chodzi o odświeżanie, żeby nie było problemów. Zobaczymy. Start o 18, czyli za 4 minuty dokładnie. O, powiem, że szczerze, że w deszczu może być naprawdę ciekawie. Deszcz może być naprawdę wielką niespodzianką. Powiem szczerze, że niektórzy koledzy się chwalili tutaj wynikami, osiągami, czy też nawet metodami, jak to można przejechać szybciej. No, powiem szczerze, że byłem pełen podziwu, ale zobaczymy, co okaże się w wyścigu oficjalnie. Tutaj jeden z czatujących uchahany driver pyta się, czy mogę za watę. Znak zapytania, czy może za watę. Więc pytanie tutaj do organizującego, czy może, czy nie może, skoro Wata nie dołączy, czy to nie wywoła jakiegoś zamieszania. Przypominam, że Wata jechał w BMW. Dobrze pamiętam? W BMW, zaraz sobie to zerknę. Chyba tak, BMW, jak się nie mylę. Dokładnie, BMW. Walkenhorst GT3. Także no, zobaczymy. No nie ma jednego gracza. 2 minuty. Niech wszyscy wyjadą. No zobaczymy, zobaczymy. Etnica się na razie, widzę, przygląda. Za 2 minuty start. Zobaczymy. I mamy z Lucy'ego dołącza do pokoju, czyli jednak będzie zastępował Watę. W wyścigu pojedzie BMW GT3 Walkenhorst 2.16 rocznik. I zobaczymy, jak jemu pójdzie w tych zmaganiach deszczu. Czy okaże się zaskoczeniem? Może to będzie coś ciekawego. Oj, tu widzę już jakieś takie tam drobne błędy, wyjazdy, więc może być ciekawie. No, no, no. Za minutę start. Czyli będziemy mieli teraz, widzę tutaj, jakąś roszadę i, no ja nie wiem, kto będzie wyjaśniany tam poza wyścigiem co do przydzielania punktów, bo też pewnych osób nie ma, tak jak na przykład nie mamy dzisiaj takiego gracza jak Parano, nie mamy Mateja, na przykład, no dwie osoby i te tutaj zobaczymy, jak to wszystko będzie wyjaśnione punktowo, co do czego. Zaraz zaczynamy, już wybiła godzina 18. Decydujemy się na
wyścig. Widzę, że już dołączył, czyli jest zamiana. Wata niestety nie pojedzie, za Watę pojedzie z Lucy.pl, a z Lucy.pl tam nie wiadomo, czy w BMW, czy w GTR-ze. No, Etnica jest, kurczę, to trochę tutaj. Dokładnie, Slusi jedzie BMW. A Etnica zostaje tak, jak pewnie chyba zostaje, czyli w Nissanie, bez żadnego kombinowania i przekładania, czyli jest jak jest. No Wata nie jedzie, z racji, że Wata nie jedzie, a jechał BMW, a ma problemy połączeniowe, a dołączył Slusi.pl, także raczej pojedzie BMW i raczej tak zostanie, nic nie będzie zmieniane. Drugi wyścig, 30 minut, odwrócona kolejność, słuchajcie, także tutaj będzie czołówka jakby otwierał Mitro, który skończył jako ostatni. Będzie startował z pierwszego miejsca, później będziemy mieli Etnicę, który będzie startował drugi, następnie będziemy mieli dublet Porsche, trzecie, czwarte. No i tutaj może być naprawdę wesoło, może być naprawdę wesoło na starcie, tym bardziej, że tutaj, słuchajcie, no właśnie, będzie potem Slusi, czyli będzie Slusi, będzie startował z miejsca piątego. Zobaczę. Mozak będzie startował szósty, a jako, słuchajcie, zobaczę, kto jako ostatni. Ostatnia będzie jako Honda startowała. To może tak nowość, nie nowość, ale no i to potem, bo to będziemy mieli tam Astona na 13, 12 AMG, Mercedes, również Aston 11, 10 Lexus. No, będzie bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o deszcz, także czas najwyższy zacząć rywalizację, walkę, finał, rozpoczęcie wyścigu drugiego w deszczu tym razem, nie na sucho, tylko w deszczu, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, na ile opony wytrzymają, jakie będzie tempo, ile ten wyścig będzie trwał, także to może być ciekawe. Cała czternastka. Dokładnie. Tak jak mówię, Mitro startuje jako pierwszy, Etnica drugie, Rosiby trzecie i czwarte Tomek. Piąte Slusi. I zobaczymy. W deszczu. Uwaga, zaznaczam w deszczu. Także będzie naprawdę ciekawie, jaki będzie miał start tutaj Honda w deszczu. Czy tak samo atomowy jak Kamcio GT. Nieźle, nieźle. No naprawdę tutaj widać, że na deszczu też Honda miażdży. Porsche też sobie daje całkiem nieźle radę, tam Nissan też widzę, że nie odstaje, włączyły się awaryjne światła u Etnicy, nie wiem co się dzieje, chyba awaria sprzętu, albo coś dziwnego, niedobrego, dziwna sytuacja, ale okej. Oj, tam troszkę wyjechany na zewnętrzną Clarence, spada nam na 11, zobaczmy jak ciągnie dalszy, a i Piotr nam zjechał, Piotr, niestety, miejsce 14. Już mamy Piotra poza torem, ale jedziemy dalej, Mitro spokojnie pierwsze, Tomek drugie, Rosiby trzecie, czyli Etnica tam jednak uległ. Szybko tutaj tempo. Kamcio już piąte, słuchajcie, po tej przepychance, także naprawdę szybko. Skoczył nam na, tutaj na piąte miejsce, bardzo atomowo i szybko. Niesamowite. Ma tak 6-7 litrów z Lucy 8, 9 Chlebak 10. No tam też jest bardzo ciasno, będą się tasowali blisko siebie. Czy coś się wydarzy? Tutaj jest raczej spokojnie, także okej. Okay. Te małe problemy u któregoś z zawodników Lexusa. Chyba to był Kubowski, ale nie jestem pewien. Slusi tutaj zastępczo za Watę. Na razie 11. Adamus 12, 13. Już Etnica 14. Piotr. No, 9 sekund straty do Etnicy. Miejmy nadzieję, już ta przewaga dosyć szybko maleje, także raczej tutaj szybko zostanie to zreflektowane. Tomek bardzo blisko. Rosiby Kamcio bardzo blisko, dosłownie tutaj atakuje ofensywnie i już jest na trzecim miejscu. Kamcio atomowe tempo, naprawdę świetne. Ciekawe, czy Honda będzie równie taka dobra i szybka na mokrym jak na suchym w wykonaniu Kamcia. Mitro naprawdę tutaj świetny też start, ładnie odskoczył. Tomek próbuje teraz zyskać troszkę mocy tutaj, jakoś tak strategicznie nadrobić. Zobaczymy, jak środek stawki się układa, tam walka o piąte, szóste. Tutaj dalszy ciąg, widzę, że na razie spokojnie, że jest dobrze, bezpiecznie. Rosiby czwarte też wyczekuje gdzieś tam w oddali na okazję.
Honda Porsche, Honda Porsche. Taka przekładanka, jeżeli chodzi o pozycję od 1 do 4. Prawda, tutaj Camry GT nie oszczędza. Jedzie ile może, na maksa. Mitro cały czas tam widzę, że trzyma go na dystans Tomka. Dohamowanie. Troszeczkę zacieśnił Tomek i próbuje atakować Mitra, ale czy... Nie, jeszcze nie, tutaj. Próba ataku już jest, ale Camry jest bardzo blisko Tomka od zewnętrznej, ale jeszcze nie, nie tym razem. Szuka miejsca. Troszkę go zacieśnił, ale nie, spokojnie. Jest to bardzo dobry gracz, jeżeli chodzi o Camry GT. Jedzie naprawdę czołowo na topie. Można powiedzieć, że w rankingu światowym nie raz, nie dwa potrafi zaskoczyć. Po zewnętrznej. Nie tylko z GT Sporta, ale i też ze starszych części Gran Turismo. Ładnie po zewnętrznej. Czy wyprzedzi Tomka? No, ofensywnie. Po zewnętrznej cały czas ja panowie swoim pasem. I to jest właśnie fajne, że każdy pilnuje swojej nitki. Równo cały czas. Druga prosta. Jednak Honda bardziej naprzód, ale z otwartym oknem dla Tomka, żeby zaatakować Hondę. Zahamowanie. Ryzykuje Tomek. Nie, jednak odpuszcza chyba, tak. I po zewnętrznej też Kamcio próbuje tam gdzieś zaatakować swojego teammate'a, ale jest dobrze, tak. I mamy dublet Hondy na pozycjach 1-2. Także spokojnie. Dublet Porsche i dublet Honda z leciutką ucieczką. Vitrox jest piąty, jak na razie widzimy. Szósty Kubowski, siódmy Mazak, ósmy Szybki, dziewiąty Adamus, dziesiąte Clarence, jedenaste Chlebak, dwunaste Susi, trzynaste Nicaj, czternaste Piotr, który po jednym błędzie już widzę się leciutko zreflektował, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I widzimy Mitra, który tam będzie teraz się próbował bronić przed tutaj Tomkiem, tym Porsche, co jest naprawdę bardzo ciekawie. Teraz kolejny będzie ostry zakręt, no, dohamowanie. Nie, jednak ok, defensywna jazda, także jest ok. Trochę szeroko teraz tutaj, ale bezpiecznie. No, druga teraz pozycja do Tomka należy, do hamowania, jednak odpuszcza Mitro, bo tam czuje się troszkę niepewnie, ale zobaczymy, czy Tomek też tak przejedzie równie szybko. No, Rosiwy spada nam na miejsce piąte, Kubowski już uparał się z Rosiwym, także Lexus będzie próbował tam, oj, prost problem, jakby na utrzymaniem, Lexus tutaj, oj, jakieś ma problemy, Kubowski, nie za ciekawie to wyglądało. Strasznie rzuca na boki. Mazak atakuje Rosiwego. Docieśnia i jest atak udany. Vitrox tak samo szybki. Clarence to jest bardzo ścisła czołówka teraz od miejsca 5 do 9. Bardzo ciasno, bardzo ciasno. Próba ataku. No tutaj próbuje szybki jakoś gdzieś tam zyskać te parę pozycji, ale widać, że idzie mu to nieźle. No, Rosiwy troszkę szeroko, ale spokojnie. Jest dobrze. Vitrox siódme. Pilne miejsce. O, to jest wyjazd Adamusa. Błąd, błąd, błąd. Musi Chlebak teraz uważać. Clarence 11. Rosiwy siódme. Tam próbuje szybki tam gdzieś znaleźć miejsce na atak, ale to jeszcze nie tutaj. Jeszcze nie tutaj, ale jest dobrze. Jest ósme, także szybko tutaj próbuje zebrać miejsce. Mazak jest piąty, czwarty. Kubowski próbuje wygonić Mitro, który jest trzeci. Naprawdę świetnie. Tomek jest drugi, także też no, elegancko. Zobaczymy, jak się tutaj panowie będą spisywali, jeżeli chodzi o opony. To jest też zastanawiające. Wszyscy mają... No zobaczymy, jakie będą mają te opony. Czy ktoś zaryzykował? Tak, Adamus, Chlebak, Clarence i Slusi, uwaga, jadą na oponach pośrednich, z tego co widzę. Są opony pośrednie, także tutaj mamy ciekawą kompilację, bo większość jedzie na mokrych, a czterech graczy sobie wybrało opony pośrednie. Czy to się opłaciło? Zobaczymy. Kubowski już trzeci, także uporał się już z Mitrem, także udało się, miał tak, widzę, że piąty, szósty, Vitrox też tam próbuje szukać, ale Vitrox teraz troszeczkę szeroko, ale bezpiecznie. Rosiwy z leciutkimi problemami, jakby utrzymaniem tego auta, ale jeszcze jest na tyle dobrze, że trzyma tą grupę. Docieśnia.
Czy szybki zaatakuje od zewnętrznej? Oj, chyba tak. Tak, dokładnie. Ojeżdża go od zewnętrznej i jest w tej chwili wśródno szybki, także będzie próbował zgonić czołówkę. Rosiwe będzie próbował też skorzystać na tym, że tak ten Nissan szybko mknie po tym akurat fragmencie toru. Adamus również nie będzie próżnował, będzie atakował Rosiwego, czy... Nie, jednak się chowa. Ale to już jest naprawdę znak. Ciekawy. Ładne wyjście Rosiwego. Tam jest strasznie ciasno, jeżeli chodzi o pozycję od 7 do 11, nawet bym powiedział, że 12. Jest jak na razie 14, okej, tutaj widzę, że Kamci już uciekł na 3 sekundy. Tomek drugi, trzecie Kubowski, czwarte Mitro, naprawdę nieźle, Mazak piąte, szóste Bitrox, tutaj widzę, że też tak. No i od 7 do 11, 12 jest naprawdę gęsto. I też tam widzę Mazak, Bitrox. Bitrox będzie próbował nadrabiać chyba leciutko tam stratę. Kubowski pilnuje tego trzeciego miejsca. Mitro czwarty, że też widzę, że ładnie. Czołówka stawki jak na razie na tyłach. Ale spokojnie. O, z wyjątkiem Kamciu, który naprawdę poradził sobie po mistrzowsku. Tak jak skończył pierwszy wyścig na pierwszym, tak jest obecnie pierwszy, więc naprawdę idealnie. Idealnie. Szybki siódmy, tam widzę, tam też, tam kurczę, z przodu gdzieś tam też troszeczkę jakby zwolnili panowie. Chyba chodzi już o opony lekko, że tam nie mogą nie domagać, więc coś mi się wydaje, że... Uj, tutaj Mitro leciutki uślizg, ale spokojnie. Mazak, Bitrox 5-6, pozycja blisko siebie. Bitrox, czy będzie próbował atakować? Może tak, może nie. 21 minut niecałe do końca, szóste okrążenie. Jeszcze się może wiele rzeczy wydarzyć. Docieśnia Mazak, ale czy to wyjdzie na dobre? Lepsze wyjście ze strony Bitroxa jednak i tu aj, błąd Bitroxa. Ale szpech, za bardzo na obrotach, to jest to, o czym mówiłem, to też samo z chlebakiem, tylko że chlebak to utrzymał, a Bitrox już niestety nie, no i szkoda, szkoda wielka tego błędu, uwaga! No, dobrze, że to jest włączona opcja ducha, bo gdyby tak nie było, to groziłoby to czołówką. Rosiwy niestety 13, czyli obrót musiał być i wypadek z toru i niestety już mamy go na miejscu 13. Ktoś wyszedł z wyścigu. Bo mam 13 graczy, nie mam wszystkich, także coś, kogoś tu musiał wywalić. Szkoda, szkoda Bitroxa. Wielka szkoda. Szkoda tego błędu. I nie mamy jednego gracza, bo kogoś musiało tam chyba wywalić, także jest już o jednego zawodnika mniej. Rosiwy 13, dobra. A Kamcia ładnie ucieka tą Hondą. 4 sekundy przewagi. Tomek drugi. W Porsche też 4 sekundy przewagi. Kubowski trzeci, Lexus. Też widzę, że nie będzie oszczędzał. Będzie próbował gonić to Porsche. Mitro czwarty też widzę tam pełna mobilizacja, żeby tych punktów Honda przyniosła jeszcze więcej. Mazak piąte. Szóste szybki już, także ładnie nadrabia. Adamus siódme. Clarence, 8, 9, Piotr, 10, chlebaki, Fitrox nam zjeżdża do pitu. Chyba na zmianę opon na pośrednie albo na mokre ponownie, ale zobaczymy, co ma w planach. To się dowiemy. Co takiego... Aha, okej, okay. Dowiedziałem się, że ma niestety Ednica problemy techniczne, w związku z czym niestety wycofał się z wyścigu i nie jedzie dalej. Szkoda, szkoda. Okej. Okay. Że zaraz zobaczymy. Także tak to wygląda. Bitrox. No, czy to wyszło na dobre? No, zobaczymy. Kamcia spokojnie. Kubowski jedzie na... Słuchajcie, na fioletowo. Uwaga, Kubowski jedzie na fioletowo. Jest trzeci, coś ciekawe. Lexus. Mazak widzę tutaj też ładnie. Z tempem. Dotychczas Kamcio zrobił czas 1.40.048 w deszczu, gdzie uwaga, na suchych robili o prawie, że jak nie nawet więcej, 12 sekund szybciej, także no tutaj wyścig może być ciutek dłuższy. Dłuższy, przepraszam, może tych liczbach może być mniejsza, ale wyścig nie może być dłuższy, bo to wtedy był wyścig po prostu wyścig, a mamy wyścig wytrzymałościowy, więc będzie mniej okrążeń, ale czasowo tyle samo. Dokładnie.
No nie ma rekordu, ale jest, no powiem szczerze, ciekawie. Adamus piąty, proszę bardzo. Mitro szóste już. To, no czyli jakby no uległ troszeczkę tej jakby tej presji tutaj lepszej dyspozycji. Jeszcze mamy Clarence'a i Piotra. I tak naprawdę nieźle. Bardzo zachowawczo jedzie Mitro, bo ma pewne przeczucia. Tak widzę, że ma, że tak troszeczkę chciałby szybciej pojechać, ale wie, że za bardzo ryzykować nie może, bo Honda to jest jednak Honda, potrafi być nieobliczalny i bardzo trudne do opanowania, szczególnie w deszczu, więc jedzie bardzo zachowawczo. Clarence wyprzedza chyba po tym zakręcie tej ofensywnie ciasno do cieśnia i tak się dzieje. Chociaż wyjście naprawdę świetne, co do wyjść. KRT Serce to czołowe ekipy polskiej społeczności, więc dla nich to tylko trening. No, no tak powiedzieć. Kwestia podejścia. Ale widać ładnie, tutaj Mitro próbuje też tam jakoś gdzieś załapać dobrą linię. Teraz ma sobą Piotra, który musi tam też uważać, bo próbuje od zewnętrznej. Próba ataku i raczej uda. Tak, już go tutaj wyprzedził, także spokojnie. Mitro ósme, także spokojnie. Chyba dziewiąto, tutaj widzę tyły stawki na razie. Okay. Oj, Witrox za szybko i żwirówka niestety ze strony Witroxa i szybki też tutaj widzę. 11. Czyli musiał zjechać i wymienić opony, dokładnie. Czy to się opłaciło? Zobaczymy. Rosji by 13. No, czołówka tutaj widzę. Mazak zjechał do pitu na zmianę opon. 7 sekund przewagi, słuchajcie. 7 sekund. Tomek drugie. No, Kubowski traci do Tomka 10 sekund, także to już jest naprawdę dużo. Adamus tam widzę blisko Kubowskiego. Clarence piąte. Piotr szóste. Mitro siódme. Ósme. Mazak dziewiąte. Chlebak dziesiąte. Slusi. 11. Szybki. Witrox 12 i Rosiby 13. Szkoda tego błędu. Ale zobaczymy. Kamcio opuszcza pokój. Coś się stało, kurczę, niebywałego. Disconnect chyba jakiś, albo nie wiem co. Nie ma Kamcia. Ależ pech. No i mamy sensację, słuchajcie. Nie ma Kamcia. Także nie będzie punktów dla Hondy. Porsche jak na razie prowadzi Tomek. 11 sekund przewagi. Kubowski drugi z problemami. Adamus tuż, już tam się strata zniwelowała do sekundy. Szkoda, coś się stało z Kamcio GT. Nie mam pojęcia, albo jakaś awaria natury technicznej, albo nie mam pojęcia. Coś się stało z łączem. No, bank. Clarence Piotr, biały lokal, czwarte miejsce. Aston i po... no tutaj Clarence za ambitnie. A obrócił się, ale jedzie dalej. Dobra, czyli jest nieźle, czyli wraca nam na piąte miejsce Mitro. Disconnect. Coś się stało z netem. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało, ale zjeżdża do pitu tuż przed Clarence'em na... no, sprytna zagrywka. Ciekawa dosyć. No, tutaj cała czwórka zjechała. Mazak nam teraz, uwaga, wskakuje na miejsce trzecie. Pytanie, kto będzie czwarty? Bo tam też była masa błędów. Naprawdę tego było bardzo dużo. Nie, jednak Kubowski będzie trzeci, a Mazak czwarty. Czyli jednak tutaj dublet Lexusa wysoko. No zobaczymy co tutaj się wydarzy. Piąty jednak Piotr, szóste Mitro, siódme Clarence, ósme szybki, dziewiąty Chlebak, dziesiąte Bitrox jednak, proszę bardzo. A Slusi nam wyjeżdża z pitu na 12 miejscu. Czyli tak naprawdę no... Szkoda tego disconnecta. O, no widzisz, Insane Ghost, tak, ale zmęczenie po nieprzespanej nocy jest i tego się nie oszuka, a mimo to jadą. No, czyli jednak to jednak chodzi o jakąś taką wytrwałość bardziej, tak, przygotowanie też jak najbardziej i jakby
konstruktywna jazda. No dokładnie, brawo, i szacun za poświęcenie dla KRT i SRC. No także, no mimo to, mimo tam jakichś wyrzeczeń, także mimo to panowie potrafią pokazać poziom. Tomek naprawdę, jeżeli chodzi o Porsche, ucieka momentami naprawdę nawet na 12 sekund od Adamusa i Adamus tam zjeżdża do pitu na zmianę opon. 13 minut do końca, ponad połowa wyścigu już za nami, a mamy 10 okrążenie. W sumie tak, dokładnie, nie, w sumie 11. Aha, Wi-Fi mi wysadziło, okej. No cóż, coś się stało. Adamus trzeci, z Zakubowskim jest drugi, czyli będzie tutaj próbował gonić. No i strata, znaczy tutaj widzę, że przewaga Tomka urosła aż do 21 sekund, więc naprawdę, no Porsche, jeżeli to zrobi, to będzie to pierwsze zwycięstwo dla Porsche. Nie pamiętam, żeby Porsche prowadziło. Były okazje, żeby, że Porsche było na pierwszym miejscu, ale niestety drobny błąd i legło w gruzach. Może to się stać tak samo tutaj, tak samo jak Honda zrobiła. Pierwsze zwycięstwo, tak samo pierwsze zwycięstwo dla Porsche. No, zobaczymy. Adamus trzecie, czwarte, Mazak. Tutaj dublet Lexusa. 2-4. Aston trzecie. Piotr, tutaj widzę, że piąte. Mitro szóste i tak nieźle. Jak na ostrożną jazdę. Także, czyli jednak przezornie, ale na tyle, żeby... Oj, 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 tutaj troszeczkę problemami, ale jest utrzymane. Szybki siódme, też nieźle. Bitrox ósme, także też się tam widać szybciutko rekompensuje. Dziesiąte, Solusi, jedenaste, Rosiwy i dwunaste, tutaj Clarence, także naprawdę, naprawdę nieźle. Tomek zjeżdża. Pytanie, gdzie wyjedzie? Kubowski jeszcze jest na... wyjeżdża z ostatniego zakrętu, jest na długiej prostej. Start, meta, pytanie, gdzie nam się znajdzie Tomek, w którym miejscu, ile będzie miał sekund przewagi? To jest dokładnie 7,5 sekund, 8, czyli ta strata leciutko, 9 sekund, czyli troszkę urosła. Czyli ta jednak strata troszeczkę ona się skurczyła, z tych 10, 11, 12 do 8, także naprawdę jest super, nie? Tym bardziej, że Adamus będzie poprawiał tempo, bo tutaj widać, że tempo... Chociaż jak patrzę na czasy, to szczerze przyznam, że Kubowski jest niewiele wolniejszy od Tomka, o zaledwie 1/10. Za to Adamus nawet nie złamał progu 1.41. Piotr, no tutaj Piotr muszę powiedzieć, że z tych czynnych graczy, uwaga, ciekawostka, jest najszybszy. Piotr 2.7. 1.40, 3.07. I szybszego nie ma. Jeszcze raz sobie szybciutko obejrzę, ale nie, raczej nie. Nie, nie, nie. Także tutaj Piotr, mimo że jest czwarty, ma najszybszy czas. Szkoda Kamcia, dokładnie, tak jak tutaj Roxor pisze. Szkoda wielka. Kolejne owocne punkty dla Hondy by były, ale no, taki jest sport, takie są niespodzianki, tak też to bywa. Dlatego też zawsze mówię, nigdy hop. To 8 sekund jednak, no, mi się wydaje, że będzie troszeczkę kłopotliwe. Tym bardziej, że Adamus naprawdę zaczął mocno podkręcać tempo i gonić Kubowskiego. 2-3 pozycja. Kubowski troszeczkę jakby chyba zagrożony, chociaż no zobaczymy. 9 minut ponad do końca. Zobaczymy, co się wydarzy. Także zobaczymy. Kubowski tu widać, że troszeczkę zyskuje i no patrzymy dalej. Piotr czwarty. Cały czas tu widzę, że jedzie na naprawdę topowym tempem. Też próbuje doganiać tą czołówkę. Mazak piąte. No tutaj już zdecydowanie wolnie, bo prawie 2 sekundy wolnie od czołówki. Mitro też porównywalnie jak Mazak na okolicach 1.42, szybki. 1.41.030, także... Clarence pisze, nie da się na mokre opony w boksie zmieniać. Tego to akurat nie wiem, nie wiem czy takie są możliwości, ale no nie wiem, nie wiem. Solusi 10, tam widzę chyba z kłopotami poważnymi, coś się dzieje niedobrego. Awaryjne włączył, więc jakaś awaria chyba coś ze sprzętem. I mamy kolejnego niestety pechowca, kogoś znowu wywaliło. Nie ma
Nie ma Clarensa, widzę. Nie ma Clarensa. Czyli tutaj widzę, że coś się znowu stoczy. Mamy 11. Czyli tak naprawdę tylko jeden zawodnik nie punktuje. Szkoda. Wracamy może na czołóweczkę. Zobaczymy Adamusa, czy będzie doganiał Kubowskiego, czy nie. Docieśnia trochę. No trochę to doganił. Widzę, z pół sekundy zyskał, także jest dobrze. Aż ta wymiana... Oj, tutaj troszeczkę uślizg tylnej osi u Kubowskiego, więc spokojnie. Ma problemy Kubowski. Coś się też dzieje niedobrego z oponami i widać to wyraźnie. Przepuszcza Adamusa i Adamus jest drugi. Bez zbędnego tutaj szukania miejsca, ale uwaga, Adamus teraz notuje bardzo dobry czas. I Piotr, tak jak wspomniałem, właśnie poprawia czas Kamcia. 1:39.876. Także naprawdę nieźle. Tempo imponujące. Tomek nadal z 7-sekundową przewagą cały czas to trzyma. Adamus jest już w tej chwili drugi, Kubowski. No a jeżeli się uda obrócić na trzecie miejsce przed Piotrem, to będzie naprawdę fajnie. Zobaczymy. Cały czas co 7 sekund, czyli tak widzę, panowie jadą niemalże jednakowym tempem, aczkolwiek na tyle tak porównawczo, żeby... No zobaczymy, Tomek, wow, poprawił się, ale no, jest porównywalnie, naprawdę, jest konkretnie. Adamus też ładnie, niskie 1:40, także tutaj zaczyna się to tempo pomalutku poprawiać. Widać, że troszeczkę odpuścił jednak jakby Piotr teraz na tym okrążeniu. 15 okrążenie, jeszcze 5 minut. Zobaczymy ciąg dalszy stawki, jak to wygląda. No, panowie się nam już tutaj troszkę, tutaj widzę, że się szybko już uporał z Mitro. Jest w tej chwili 7 Mitro, czyli to będą punkty, to będzie dokładnie 6 punktów dla Hondy. Nie jest źle, także spokojnie, jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj finalnie. I tu widzimy zmianę na ostatnich kółkach, czyli tej na ostatnich miejscach, przepraszam, na 10 Rosiwy, 11 Slusi. Niestety tutaj musiał być jakiś błąd na którymś zakręcie. Jest w tej chwili 11. Przewaga Tomka, jeżeli chodzi o Porsche, leciutko topnieje, ale to tak bardzo znikomo, bo 7,5, 7,3, 7,2, teraz mamy 6,8, okolice 7 sekund, także coś tam lekko, jeżeli w tym tempie będzie to malało, Adamus nie ma szans, żeby dogonił Tomka, bo to już jest raptem 4 minuty, chociaż nie mówię hop, bo może też zdarzyć się błąd albo jakiś disconnect, broń Boże, nie życzę nikomu, różnie to bywa. Trzecie, Kubowski, już ma za Piotra bardzo blisko. Też widzę, że tam ma Kubowski naprawdę problemy z utrzymaniem tego auta na mokrej nawierzchni, także no, ma bardziej zniszczone opony niż Piotr naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o Kubowskiego. Mimo to próbuje robić co może, czyżby atak dobie, nie, defensywna linia jazdy i broni tego trzeciego miejsca, chyba że go Piotr objedzie, ale nie, też nie ryzykuje. Druga prosta, teraz tutaj będzie lepsza troszkę prędkość do uzbierania. 3-4 pozycja blisko siebie. Atak Piotra na Kubowskiego od zewnętrznej. Czyżby? Ostry zakręt w prawo i teraz pytanie. Nie, jednak Kubowski. Chociaż tutaj wyjście powinno być z problemami. Kubowski, ale utrzyma na pozycji, utrzyma na auto. Ale jednak Piotr zachował większą to jakby rozwagę i opanował to. Jest w tej chwili Piotr trzeci, Kubowski czwarty. No i teraz Kubowski będzie pewnie próbował szukać tutaj błędu. Ładnie, ładnie, naprawdę. Oj, tutaj troszeczkę niezaudane wyjście ze strony Piotra i Kubowski się zbliżył troszkę.
niestety, no jednak warunki nie sprzyjają. Póki co jak na razie jako jeden jedyny, który złamał próg 1.40, to jest właśnie Piotr 2.7. Następnie mamy Adamusa, który zrobił niski 1.40. No i długo, długo nic. Mamy, uwaga, Vitroxa, który jest 9, który też zrobił czas nie najgorszy. 1.44.48, co daje mu trzeci czas okrążeniowo w tym wyścigu. A jest dopiero 9. Oboski widzę, że już troszeczkę jakby odpuścił. No, Adamus będzie próbował gonić jak tylko może. Naprawdę jak tylko może. Widać, że Tomek jedzie bardziej zachowawczo, spokojnie. Może też jedzie trochę na maksimum swoich możliwości, jeżeli chodzi o samochód. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, Susi tutaj chyba ma jakiś poważny problem. Ale dobrze, że na poboczu. Niebieska flaga. Coś się niedobrego dzieje u Slusiego, czyli już wiemy, że Rosiwy raczej zdobędzie punkty i Tomek, czyli dublet Porsche, spokojnie zdobędą punkty, tych punktów dokładnie, jeżeli by to tak się w tej chwili zakończyło, to Porsche zdobyłoby tych punktów dokładnie 26. A Honda by zdobyła tych punktów, uwaga, 6. Na tę chwilę. Znów Tomek będzie poprawiał swoje tempo. Także naprawdę nie szczędzi, nie szczędzi. Oj, to jest Lucy, kolejny wylot za tor. I już wiemy, że na pewno pierwsza dziewiątka przejedzie dodatkowe okrążenie. Tu jakiś chyba był wypad za... Już się przez chwilę pokazała żółta flaga, nie wiem, czy to nie za sprawą przypadkiem. A, czy jednak tutaj widzę rezygnacja z Lucy'ego, czyli niestety, no ale nie pojedzie dalej, także mamy już dziesiątkę. Szkoda, szkoda. No to już wiem jedno na pewno, że Rosiwy będzie miał stratę jednego okrążenia, a pozostała dziewiątka raczej tutaj dojedzie w jednym tempie. W sensie na tym samym okrążeniu. To będzie ostatnie 18 kółko dla Tomka, także jeżeli się coś nie wydarzy, ma zapewnione zwycięstwo pierwsze dla Porsche. Adamus też ładnie drugie. Piotr 2.7 trzecie, też naprawdę źle. Kubowski czwarte. Mazak piąte. Dublet Lexusa też naprawdę świetnie. Tutaj wypad szybki szóste. Chlebak siódme, czy tutaj błąd też Chlebaka na to wychodzi. No i tutaj zobaczymy, czy Mitro zdąży jeszcze zaatakować Chlebaka BMW. Walce o siódme miejsce, bo to jest to też wyprzedzony przez Chlebaka, spada na miejsce ósme. Do ostrego zakrętu w prawo, dohamowanie, troszkę szerzej, z lekkim wciskiem, ale chociaż tutaj wyjście, no, lepsze ze strony Mitro, słuchajcie, będzie walka 7-8. Walka na pozycji 7-8 będzie jednak cały czas. Wrócimy jeszcze, zobaczymy jeszcze czołóweczkę, jak to wygląda. Są ostatnie dwa zakręty, więc żeby powiedzieć, że walka będzie trwała cały czas. 7-8, Chlebak i Mitro. No i Tomek przekracza linię start mety. Pierwsze zwycięstwo dla Porsche. Dla niego również. Drugi Adamus. Trzecie Piotr. Spokojnie, czwarte Kubowski też raczej spokojnie i walka cały czas o siódme, ósme nadal nie wyjaśniona, bo to będzie cały czas bliskie. Jeszcze mamy w oddali Vitroxa, który też tam będzie chyba wyczekiwał na odpowiedni moment na atak. No, zobaczymy. Troszeczkę teraz Mitro uciekł na pół sekundy. Może być ciekawa walka. No to widzimy Mazaka, miejsce piąte, także też ładnie, mimo niesprzyjającym warunkom. A i błąd Vitroxa! Ależ pech, niestety. Jednak Chlebak będzie siódmy, a ósmy Mitro. No kurczę, tutaj to wyjście nie najlepsze było ze strony Mitro, ale też Vitroxem obróciło i Arosie wykończy nam wyścig ze stratą jednego okrążenia, także tak to niestety, ale wygląda.
nieźle. Startował z miejsca, słuchajcie, czwartego. Że miał troszeczkę jakby i komfort, nie komfort, no ale no... Bliziutko, bliziutko. Okej. Okay. Czyli tak, pierw był tak, po dziesiątym, tak, jedenaste powinien mieć Slusi, dwunaste Clarence, trzynaste chyba Etnica, a czternaste to już naprawdę nie wiem kto tutaj, kogoś też tam wywaliło, a Kamcia wywaliło. W sumie Etnica jako ostatnia, Kamcie chyba przedostać trzeba było zobaczyć na powtórkę z wyścigu, kto pierwszy, kto po kolei dostawał disconnecty, albo kto kogo tam wywalało. Na pewno wiem jedno, że Tomek ma 25 punktów dla Porsche, co jest naprawdę dość ciekawym osiągnięciem. I jeszcze plus punkt od Rosiwego, co daje w efekcie punktów 26. Bardzo ładnie, stąd też drugie punktów 20. AMG, czyli trzecie, dziewiąte. Punktów 17, Mercedes. Następnie mamy Lexusy obok siebie, czwarte, piąte. Też ładnie, 22. Nissan. No szkoda, kurczę, Etnica, ale jest dobrze, chociaż szóste. 8 punktów dla Nissana. BMW, siódme. Tylko siódme, 6 punktów dla BMW. Honda, no tutaj ósme, czyli punktów jednak 4. Także naprawdę stawka się bardzo mocno wymieszała. To było na tyle, słuchajcie, z dzisiejszej rundy. Działo się co niemiara. Deszcz też przyniósł wiele niespodzianek. Tych pozytywnych, jak i tych troszkę mniej, ale to już zależy. Deszcz potrafi naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy na kolejną rundę za 2 tygodnie.